wciąż aktualne, bo przypomina narodzie biedny moment w historii, gdy ludzie godni chcieli ratować przed końcem pewnym matkę ojczyznę, tę naszą Polskę, od wrogów obcych i zdrajców własnych, tych, co dla siebie i bez skrupułów chcieli na zawsze nasz kraj przywłaszczyć. O Konstytucjo 3 maja, byłaś jak ta ostatnia nadzieja. Wszak nie pomogły Rejtana szaty, ni kościuszkowska insurekcja. Minęły lata, wojny, powstania. Burze historii się przetoczyły. My pozostaliśmy Polakami. Lata niewoli nas nie zmieniły. Teraz po latach, choć w różnych stronach świata żyjemy porozrzucani, o Tobie, Polsko, nasza ojczyzno, zawsze myślimy i pamiętamy. Duecie? Nie, chyba nie będziemy w duecie. Proszę Państwa, a teraz jedna z głównych części artystycznych dzisiejszego popołudnia. Widowisko, które zostało przygotowane przez zespół pieśni tańca Polonia, działający przy PRCU. Są to tancerze, aktorzy. Całe widowisko zostało przygotowane przez Iwonę Puc, która jest scenarzystką, choreografem i reżyserem tego przedstawienia. Są z nami również dyrektor zespołu Anna Krysińska i założycielka Cecylia Rożnowska. Zapraszamy zatem do przeniesienia się o ponad 200 lat. Całe widowisko inspirowane obrazem Jana Matejki, Konstytucja 3 maja. A zatem poznacie postaci historyczne, które znacie, czyli marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, będzie król Stanisław August Poniatowski, będzie Róża Dekert, córka prezydenta Warszawy, będzie Hugo Kołłątaj i wiele innych znanych wam postaci.